jaki alkohol jest, nazwijmy to, twoim ulubionym, ile można powiedzieć? Wino. Wino. Dobra. Ok? W takim razie, czy mam twoją zgodę i chęć na to, żeby poprowadzić cię do stanu hipnozy? Świetnie. W takim razie, zamknij swoje oczy. Możesz zacząć się powoli wyruszyć. Kiedy masz zamknięte oczy, to łatwiej swoją uwagę możesz kierować na to, co słyszysz. Dźwięk tego głosu może pomagać ci rozluźniać się bardziej. Kiedy masz zamknięte oczy, to łatwiej swoją uwagę możesz kierować na to, co czujesz. W jaki sposób swoje ciało, które może zacząć poprężać się coraz bardziej. A również, kiedy masz zamknięte oczy, to łatwiej pewne rzeczy sobie możesz wyobrażać. Ja za chwilę podniosę swoją prawą rękę w górę. Chciałbym, abyś rękę zatrzymał na tej wysokości. Tak? I zacznij sobie wyobrażać swoje własne ciało w tej pozycji, w której jesteś. Czyli siedzisz z prawą ręką uniesioną w górę. Za chwilę opuszczę twoją rękę w dół, jednak ty nadal wyobrażaj sobie, że rękę masz w górze. Przez cały czas wyobrażaj sobie, że rękę masz w górze. Kiedy za chwilę cię o to poproszę, to powoli, bardzo, bardzo powoli zaczniesz tą fizyczną prawą rękę unosić powoli w górę i w tym samym czasie będziesz bardzo, bardzo powoli opuszczała tą wyobrażoną rękę w dół. Kiedy za chwilę cię poproszę, to bardzo powoli fizyczną rękę w górę, a wyobrażoną rękę w dół możesz zacząć przesuwać teraz. Właśnie. Fizyczna ręka unosi się do góry. Wyobrażona ręka opada w dół. A kiedy ręka dotknie twojej nogi, to wejdziesz automatycznie do przyjemnego, głębokiego transu. Śpi! Głębiej, głębiej. Jeszcze głębiej. Czym głębiej się rozluźniasz, tym możesz lepiej się poczuć. A czym lepiej się czujesz, tym łatwiej i szybciej wchodzisz jeszcze głębiej. I głębiej teraz. Chciałbym, abyś pozwoliła sobie na to, żeby już za chwilę zacząć doświadczać pewnego procesu. Zupełnie tak, jakby czas zwolnił. Zupełnie tak, jakbyś mogła skupić się na tym, w jaki sposób czujesz swoje fizyczne ciało. Zauważ, w jaki sposób czujesz swoje ciało. Chciałbym, abyś zaczęła sobie wyobrażać, że bierzesz łyk wina. Właśnie. Bardzo. Za chwilę wyobrazisz sobie ponownie, że bierzesz łyk wina, jednak będziesz mogła doświadczać tego bardziej intensywnie i będziesz mogła na bieżąco informować mnie, z czym związane jest to, że pijesz wino. Przykładowo. Możliwe, że będą to odczucia takie, jakie masz w ustach, na języku. Może później w gardle, kiedy przełykasz. Może coś będzie się działo w twoim żołądku. Może coś w całym ciele. A może coś również będzie działo się w twojej głowie. Ja nie wiem, jak dla ciebie jest, kiedy pijesz wino. Jednak wiem, że możesz powiedzieć już za chwilę, co się dzieje. Chciałbym, abyś wyobraziła sobie, że bierzesz do ust wino teraz. Kiedy bierzesz wino do ust, to co wtedy czujesz? Jak to dzisiaj jest? Możesz mówić się. Gdzie najpierw odczuwasz? Najpierw na języku. A co to jest za uczucie na tym języku? Takie trochę cierpkie uczucie na języku. Świetnie. Co się dzieje dalej? No
przepływa dalej. Świetnie. W jaki sposób czujesz, jak się to dzieje? Czy już było przełknięcie, czy jeszcze nie? Okej. Przełykasz i czujesz, jak wino przepływa dalej przez twoje karmy. Jakie uczucia związane są z tym, jak wino przepływa przez twoje karmy? Takie trochę palące. Okej, świetnie. Co się dzieje dalej? Co dalej czujesz? Że chciałabym wziąć następną. Okej, świetnie. Weź następną teraz. I zauważ. To przyjemne, cierpkie uczucie na języku. Po chwili przyjemne, trochę palące uczucie w gardle. Kiedy wino przepływa dalej. Płynie jeszcze dalej. Gdzie dalej czujesz na niego? W gardle, a potem w brzuchu. Świetnie. Jakie uczucie jest w twoim brzuchu? Jakie przyjemne uczucie w brzuchu. A wyobraź sobie, że bierzesz kolejny łyk teraz. Jest przyjemne, cierpkie uczucie na języku, przełykasz, przyjemne, palące, trochę palące uczucie w gardle. Wino płynie dalej i przyjemne uczucie w gardle. A kiedy bierzesz kolejny łyk tego wina, to co się dzieje dalej? W jaki sposób? Kiedy to wino już zaczyna działać. W jaki sposób to odczuwać? Jest tak przyjemnie. Zauważam, że coś dzieje się na twojej twarzy. Co się dzieje, kiedy bierzesz kolejny łyk wina? Wydaje się wtedy trochę bardziej zabawne. Właśnie tak. A powiedz, co się wtedy dzieje w twojej głowie, kiedy bierzesz kolejny łyk wina? Wszystko jest troszeczkę tak jakby bardziej poza kontrolą. Okej, właśnie tak. I kolejny łyk na twój język. Uczucie przyjemnej cierpkości na języku. Kiedy przełykasz, to wino płynie dalej i przyjemne uczucie lekkiego palenia na twoim gardle. Potem wino płynie dalej i przyjemne uczucie w twoim żołądku. I coś się dzieje dalej i zaczyna to oddziaływać na twoją twarz, na twoją głowę. I zaczyna się robić tak trochę bardziej zabawnie i tak jakby trochę bardziej poza twoją kontrolą. I kolejne i przyjemne uczucie cierpkości na języku, przełknięcie, przyjemne uczucie trochę palenia organu, płynie dalej, przyjemne uczucie w żołądku, potem to oddziaływanie na głowę. Właśnie. Bardzo dobrze. Okej. I kolejny łyk teraz. Język. Uczucie cierpkości. Przełknięcie gardła. Przełknięcie się paleje. Potem żołądek. Aż w końcu na twoją twarz, do twojej głowy. I uczucie wesołości. Uczucie właśnie tak. Tak jakby trochę bardziej poza kontrolą. Język, gardło, żołądek, twarz, głowa, rozbawienie i poza kontrolą. Język, gardło, żołądek, twarz, głowa, rozbawienie i poza kontrolą. Właśnie tak, bardzo dobrze.
chciałem, abyś zdała sobie sprawę z tego, że za chwilę otworzysz twoje oczy i ten stan przyjemnego upicia, winy, będzie nawet jeszcze silniejszy, kiedy otworzysz oczy. To tak jakbym wziął kolejny łyk wina. Czy mam się otworzyć oczy? Teraz. Otwórz oczy. Teraz. Co się dzieje w tej chwili? Jak się dzieje? To są pozytywy w biciu hipnozy. Okej, chciałbym, aby spojrzała na mnie, ponieważ jest tutaj moja ręka i kiedy wykonam pewien gest taki, to tak jakbym strzelił. Kiedy strzelę w ciebie, to język, gardło, żołądek, rozbawienie i umysł poza kontrolą. I większy. To jest, można powiedzieć, strzał po angielsku to szok. Szok, nie bez powodu, nazywa się... Dlaczego? Ponieważ można dać komuś szok. Chciałbym na prostu że na całym hipnamie, na całym hipnamie, a nawet i dłużej, na całym hipnokampie, a nawet dłużej, ty masz możliwość do tego, żeby dawać sobie hipnotycznego szota z wina. Wystarczy, że ty ułożysz palec, ułożysz tą rękę w pistolet i strzelisz tą rękę. No dobra, ja nie działam. Strzelę. Cokolwiek się dzieje, możesz stabilnie siedzieć na krześle. Ale nie musisz. Abyś zdała sobie sprawę z tego, że prawa ręka upija, lewa ręka trzeźwieje. Chciałbym, abyś dała sobie szota z lewej trzeźwej ręki. Tak, żeby na chwilę otrzeźwieć, ok? No, strzel sobie z lewej ręki. Tata jest lewa. Tata jest lewa. Znowu będziesz strzelał. Ten palec i teraz. I trzeźwość. Jak się czujesz? Tylko trochę szkoda. Okej, brawo! Okej, wróć na miejsce, może strzelać do kolejnej ręki. Zwróć uwagę na jej chód. Okej, jeszcze raz, brawo!